Hej, 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 cześć, siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina. To tak, teraz tak, co dalej? Co my tu będziemy robili dzisiaj? Chciałem pójść do młyna i ogarnąć sprawę z Wesną, która nas tam zapraszała. Ale karta, którą za to dostajemy, jest raczej z tych niecenzuralnych, a ja wolę grać na bezpiecznie i jakby nie stresować się tym, że temu filmowi się coś stanie, więc jako, że tam nic za bardzo innego do roboty nie mamy poza krótką cutscenką humorystyczną, to raczej nie ma sensu o to marnować czasu. Na co jest za to, na co warto za to zmarnować trochę czasu, to rozdanie sobie tych punktów, co już robiłem wcześniej, więc mniej więcej wiem, na co chcę wydać je. I myślę, że to tyle. Na razie sobie te punkty, resztę zostawimy. Medytujemy tę godzinę i lecimy do krypty w takim razie. Po drodze zajrzymy jeszcze może do Abigail, żeby, no, tam mamy z nim do pogadania, bo nas tam wielebny wysłał, więc jakby możemy tam podejść i pogadać sobie z Abigail. A tak poza tym, no to krypta jest naszym głównym celem. Krypta, do której został skierowany ktoś jeszcze chyba, z tego co pamiętam, moment. Zlecenie na góle, nie. Tajemnica Berengara. Zapewne Wiedźmin dostał się do miasta. Aha, no dobra, myślałem, sądziłem, że... z tego co pamiętam, to Wielebny coś mówił, że też dał mu zlecenie na bestię, więc jakby... Twoja star... Co? też dał mu zlecenie na bestię, więc albo go znajdziemy gdzieś martwego po tym, jak próbował zabić... Nadzieję mamy, że straszne bestie przyjść tutaj nie albo go znajdziemy gdzieś martwego, albo faktycznie w mieście go spotkamy, nie pamiętam. Dawno grałem w tę grę, więc jakby... naprawdę nie pamiętam, co tutaj się dokładnie dzieje. No i dupa blada. Już nie wyzdrowieje. No i dupa blada. Sama nie wiem. Dobra, tam nie pierdzielcie głupot. Dom Abigail. Niestety trzeba tutaj trochę pobiegać sobie w tej wewte. Na szczęście Geralt popierdala stosunkowo szybko, więc nie ma tutaj jakiegoś wielkiego problemu z tym, że te podróże jakoś super dużo zajmują. Aczkolwiek no nabiegać się trochę nadal i tak trzeba. Wielki łowczy królewski, czy ja dla niego jakiegoś zadania nie miałem wykonanego, coś w tym stylu? Ja przypadkiem czegoś takiego nie zrobiłem, czy coś, tego? Panie wielki łowczy królewski? Witaj. No witaj. Nie, bo ty mi też dałeś zlecenie na gulę, okej, dobra. To pójdziemy sobie na tę gulę zaraz, teraz już pamiętam. Takie są minusy nagrywania na zapas, że jakby potem, jak trochę czasu minie i ja wrócę do nagrań, to jakby nagle się okazuje, że niewiele rzeczy pamiętam i niektóre, znaczy dobra, może nie niewiele rzeczy pamiętam, ale niektóre rzeczy mi zdarzają się wypaść z głowy, więc jakby wybaczcie. Dobra. Dom Abigail. Cześć, Abigail. Czego chcesz? Niczego, no... Muszę wiedzieć, skąd wzięła się bestia. Czemu przychodzisz z tym do mnie? Zawsze słyszałem, że wiedźmy to mądre kobiety, posiadające rozległą wiedzę w dziedzinie magii. No cóż, nie pomyliłeś się bardzo. Ale w tym przypadku nie będę mogła ci pomóc. Za to znam kogoś, kto może. Któż to taki? Ten mały chłopiec. Alvin. To silne źródło. Potrafi wieszczyć, wie o rzeczach, o których nam się nawet nie śniło. Jeśli podam mu pewną miksturę, powinien nam coś powiedzieć. Nie będzie to dla niego niebezpieczne? Nic mu się nie stanie. Nie musisz się tak nad nim trząść. Przynieś mi po prostu 5 kwiatków białego mirtu, który rośnie wokół wioski, a znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania. Jeśli nie znasz się na zielarstwie, mogę sprzedać ci książkę, gdzie wszystko jest opisane. No, powinienem sobie poradzić. Czego chcesz? Ze znalezieniem płatków białego mirtu. Wielebny uważa, że przyzwałaś bestię. A ty co uważasz? Jeszcze nic. Powiedz, jaka jest twoja wersja. Nie mam z tym nic wspólnego. Oczywiście, że nie masz z tym nic wspólnego. Kto by się spodziewał, że przesądny wielebny może uważać, że jakby to przez wiedźmę, która żyje w wiosce, coś złego się dzieje, jakby kto by to przewidział, kto by się tego spodziewał. Jak tutaj do tej krypty dotrzeć? Jeszcze kawałek i potem w prawo, niedaleko, więc jakby na spokojnie sobie tam dotrzemy. Bez większych kłopotów. Raczej. Znaczy, może kłopoty zaczną się już wewnątrz krypty, ale to już... Tego się raczej spodziewam.
Pem, 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 pem. Coś tu jeszcze mnie przed kryptą samo zaatakuje, czy tylko tak w środku, co to jest? A, myślałem, że to jakiś ten. I co, mamy odkrytą całą mapę. Dzień dobry. To co? Miejsce mocy. Co mi to daje? Co chcesz zrobić? Nie wiem jeszcze, co mogę zrobić? Odprawić rytuał magii. Co mi to dało? Dało mi to zwiększone natężenie znaków. Tu mamy ognisko, tu mamy wejście do krypty. Quick save. I schodzimy do krypty w takim razie. Dzień dobry. O. Przyczyną śmierci musiała być zawartość tej buteleczki. Zwłoki pewnie zwabiły gule. Czemu ta laska wygląda jak Abigail? Kim ty jesteś? Ciało dziewczyny. Gule przybyły tutaj zwabione zwłokami młodej kobiety. Wydaje się, że przyczyną śmierci dziewczyny była zawartość niewielkiej buteleczki, która leży przy martwym ciele. Szklana fiolka. Aha. Co, mogę coś tutaj sprawdzić? Co w tej szklanej fiolce się znajdowało? Nie. Ale sądzę, że będzie mi w tym stanie pomóc Abigail. Przynajmniej tak bym strzelał. Jeżeli miałbym już strzelać, dobra, momenty. Przełączmy się na tryb ataku grupowy i posiekajmy ich w pizdu. A, ostateczny atak mi nie wszedł. Niezbyt przyjemnie, muszę przyznać. Jezus, te gule są cholernie twarde. Patrząc na w momencie, kiedy nie mamy miecza srebrnego. Niestety ja również tutaj gówno widzę, także zaraz się postaram coś na to zaradzić. Dajcie mi tylko sekundę. I zaraz coś na to zaradzimy. Czy ja mam jakiegoś kota, czy coś w tym stylu? Mogę nie mieć, niestety. Czy ja potrafię w ogóle kota zrobić? Powinienem potrafić chyba, wydaje mi się tak. Jeżeli nie mam kota, to możemy wyjść sobie jeszcze na szybko na zewnątrz i spróbować go uważyć. To powinno mi dosyć mocno pomóc. Tu mam nieznany eliksir jakiś. Mogę go użyć i w ten sposób zidentyfikować, ale raczej wątpię, żeby to zadziałało. Nie, no nie mam kota. Spróbujmy podbić na zewnątrz i tego kota sobie uważyć. I dopiero wtedy wróci do środka. Tu gdzieś obok tych, no właśnie, obok tej krypty jest ognisko, więc jakby na spokojnie możemy sobie tutaj przysiąść i uważyć. Kot, dzień dobry, mogę, jestem w stanie to sobie zmieszać. Mamy temerską żytnią, także czas odpoczynku zwiększono o godzinę. Spoko, mogę sobie odpocząć, przy okazji mi się HP zregeneruje. Wszystko będzie w porządku. Dobra, podnoś się Gerwant. Teraz tak, gdzie mam tego kota? Powinien być pojedynczy w staku. Chyba, że miałem już jakiegoś. O nie, czekaj, to jest zamieć. To nie. Szanse sparowania i uniknięcia ataku. Gdzie jest ten jebany kot? No. Prawdę. O, jest, dobra, dawaj go. Wal grzdyla, Gerwant. I wracamy do krypty. Teraz powinniśmy widzieć w ciemnościach nieco lepiej. No właśnie, perfekcyjnie. Zajebiście. I co tutaj mamy? Kolejne gule. Kolejne miejsce mocy. I gul za plecami. Dawaj chuja. Jebaj go. Na pysk. Czy jak ja bym go zaatakował szybkimi atakami, to będzie to jakoś lepiej działało? A, za szybko. Mam tyle szansę na powalenie i zadaję mu i tak całkiem sporo obrażenia. Mam wrażenie, że on rzadziej mnie atakuje, bo nie ma czasu wyprowadzić ataku, bo ja go napierdalam jak zły. Także nie wiem, czy to nie jest czasami lepsza taktyka. Mamy zbierać jakieś trofea z guli dla kogoś tam jeszcze, więc jakby to też trzeba na to zwracać uwagę. Tutaj mamy kolejne ciało i krąg wewnętrznego ognia. Czyżbyśmy mieli... Ej, właśnie, Ardy. Nie siadło. Za bardzo. Teraz już raczej długo nie postoją. O, bardzo ładnie. Udało się go obalić. Dobij go, Geralt, kurwa. Weź, hopie. Dobra, wiecie co? Ja bym tutaj sobie jednak mimo wszystko zażył jaskółkę. Moment, wróć. Stop, pyk, wal jaskółkę.
Bardzo ładnie. Teraz chuja obal na glebę. Dobij go. Bardzo ładnie. Jestem z ciebie, Geralt, dumny. Teraz tylko, żeby przeżyć tutaj to, bo ja nie za bardzo mam na to wpływ. Dobra, spierdalam stąd na sekundę. O. Jebej go. Prajer. Bo wy się oba obaliłyście. Dobra, dobiję go. Dobra, i teraz tego stylem szybkim, żeby chuj nie miał czasu na zareagowanie i powinniśmy przeżyć to jakoś. Na farcie kompletnym, ale jakoś się udało. Dobra. Siekamy cię, skurwibąku. Potrzebuję miecza srebrnego, naprawdę. Życie będzie dużo prostsze wtedy. Nie, przestań się kręcić. Jak gówno w przeręblu. Dobra, ale szczątek tych, których chyba potrzebuję, nie dostałem. Co my tu mamy? O kurwa, ile lutu. Nice, a co to? Pudełko z kośćmi do gry, kolejne. Szczątki, biały ocet, fantastycznie. No właśnie, nauczyliśmy się igni. Pod czwórką mamy igni, pod jedynką mam arda, okej. Coś tu jeszcze jest ciekawego? Niezbyt. No to fajnie, mamy tutaj teraz podpalenie, zajebiście. Tam jakiś gul się podświetla, ale jakoś tak przejść tamtędy nie mogę. Miejsce mocy. W tę stronę mamy to i w tę stronę mamy zawalone przejście kolejne. Które teoretycznie... Nie, moment, wróć. A nie, dobra, to jest... Czekajcie sekundę. Tu jest krąg wewnętrznego ognia. Tu jest wyjście, a tu jest teoretycznie przejście dalej, ale tego przejścia nie ma. Czy mogę go ardem sobie zrobić przejście? Nie. Nie mogę. No to nie ma przejścia i sru. W takim razie jedyne, co możemy zrobić, to wypierdalać stąd. Udało nam się wykonać zadanie dla Mikula i przy okazji, nie wiem w sumie, moment. Pokażcie mi to jeszcze tu, zadania. Zlecenie na gule. Trzy fiolki krwi gula, okej. A tutaj mieliśmy jeszcze tam coś tam. Wiedźma twierdzi, że jest niewinna. No kto by się kurwa spodziewał, że wiedźma jest niewinna pojawienia się bestii. No dobra. To teraz tak, przeszedłem się do Abigail, żeby może mi sprzedała jakąś informację na temat tej dziewczyny, która się tutaj otruła teoretycznie i tego i w sumie przyczyny, dla której pojawiły się tutaj te gule. Po drugie, musimy podejść do łowczego królewskiego i powiedzieć mu, że krypta została oczyszczona. Chyba, że to u niego będę mógł dopiero ten... może tak, może nie. Cholera wie. Na razie wiedźma jest moim targetem i tam też idziemy. Na szczęście jest ona dosyć blisko, więc nie będę musiał za daleko popierdalać. Dzień dobry, Abigail. Siup. Ja też będę wiedźminem. Okej. Chciałbym przede wszystkim, żeby ci się przestały włosy gliczować. Jakby, nie wiem, czym to jest spowodowane naprawdę, ale jakby bardzo chętnie bym zaprzestał tego procederu. Kurczaki sobie biegają, a ja lecę do tego wielkiego łowczego, czy jak mu tam, no do łowczego królewskiego. Gdzie on tutaj ten? Tam gdzieś tutaj se siedzi przy ognisku, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej, że gdzieś tutaj niedaleko on był. No, kurwa, widzę. Wyobraź sobie, że widzę. Powinienem ruszać w drogę, ale nie mogę się zebrać. Przecież idziesz, debilu. Dobra, jebać cię. Słuchaj, panie wielki łowczy królewski, bez żadnego innego imienia, po którym można byłoby cię rozpoznać. Krypta jest oczyszczona. Aha, okej. Jak wygląda? Wydaje mi się, że to... Bywaj. Okej, ale jakby zabiłem wszystko, co było w... Nie wiem, w takim razie chyba, nie wiem, jebać go, jebać wielkiego łowczego królewskiego i chodźmy do Mikula oddać mu zadanie i to będzie, no teraz właściwie jedna rzecz, jaką mam do zrobienia, bo z wiedźmą nie pogadam, raczej już nikogo innego nie mam do pogadania, no jakby łowczy nie chce mi zapłacić za wykonanie jego roboty, więc jakby jebać go,
Czyli Mikul. Mikul mi przynajmniej zapłaci. Przynajmniej taką kurwa nadzieję, bo jak mi już Mikul nie zapłaci, to stracę wiarę we wszystkich tych ludzi. Jezus, jednak tutaj dosyć daleko to dobrze jest. Dobrze mieć swojego człowieka w straży. Prawda to? Załatwi coś czasem dla podgrodzia. Teraz to mu się chyba ręce od niewieścich tyłeczków nie odkleją. Znowu prawdę mówicie, chłopak chutliwy jest jak mało kto. Rozumiem, że rozmowa toczy się o Mikulu. No dobra. Gadajcie sobie, gadajcie, nie ma problemu. Poszedłem dosyć złą trasą, jakby powinienem był iść gdzieś, tam niepotrzebnie nadkładałem drogi, żeby podejść tutaj do tych, do tego wielkiego łowczego i tak dalej. Mów szybko, dobra, nie gówno, spierdalaj. Nic ciekawego nie mam do ciebie do powiedzenia, jakby... Nowiutka suknia mokra. To na chuj w niej wychodziłaś z domu. No, prawdopodobnie tak. Nie wiem, po cholerę ja odpowiadam każdemu z tych napotkanych tej ludzi, ale sprawia mi to niebywałą frajdę. Odpowiadanie tym baranom. Cześć. Cześć. Nie sądziłem, że aż tak wiele dzieci z wioski umarło w czasie zarazy. No, żyćko, no. Gęsi popierdlają w tej WFT. Walić je. Czy ja tędy w ogóle przejdę? Chyba tak, chyba już tędy przechodziłem, więc jakby tak. Tutaj mamy to miejsce, gdzie wiewiórki towar zbierały, jakby spokoj. Tam mamy most, na którym znajdziemy Mikula. Te płatki białego mirtu. Nie wiem, czy ja przypadkiem nie muszę faktycznie kupić tej książeczki od Abigail, żeby te płatki w ogóle być w stanie znajdować. Bo nawet nie jestem w stanie teraz stwierdzić, czy ja mogę to takie rzeczy znajdować. Płatek białego mirtu, płatki zimejki, płatki białego mirtu. Biały mirt to powszechnie spotykana roślina polna z dużymi białymi kwiatami. Ile ja tego białego mirtu mam? Nie mam w ogóle, ale jakby z tego co rozumiem, no to mam wiedzę na temat tego, więc powinienem być w stanie to znajdować. To miało być gdzieś w koło wioski i powinno mi się teoretycznie podświetlić, prawda? Czy nie? Czy ja coś źle myślę? Pachołki z salamandry. Dzień dobry. Wreszcie mam kogoś, na kim będę mógł przetestować mój miecz. Zostawcie mnie w spokoju. Mówiłem, że nie oddam mojej pracowni za żadne skarby. Oddasz dziady go albo... Albo co? Wiedźmin, zabić go! Dziadem zajmiemy się później. Zapraszam. Sądzę. Możecie spróbować. O kurwa. A to kto? Dorwaliśmy cię, Wiedźminie. Trzeba było nie zadzierać z salamandrą. Ten most będzie twoim grobem. Jestem niewinny. Dobra, spierdalać. Ja tutaj włączam teraz tryb grupowy i wam rozpierdalam czaszkę na drobne. Tyle z tego będziecie mieli. Z atakowania kurwa Wiedźmina. Bałwany jebane. Pachołki zasrane. Do piochu z wami. Go tam kolegę maga, który tutaj tę ścianę ognia postawił, już dawno nie żyje, więc jakby wypierdalajcie wszyscy w cholerę. Szczątki z wasze zaraz pozbieram, może coś ciekawego z nich wykryję. Dziękuję, Wiedźminie. Ocaliłeś mnie. Chcieli mojego laboratorium, moich retort, alembików, pieców alchemicznych, moich skarbów. Nie ma sprawy. Ani kroku dalej. Nie... Znam powody wydarzeń, których właśnie byłem świadkiem. Salamandrze brakuje sprzętu, żeby wykorzystać skradzione tajemnice. Bez aparatury na nic im wiedźmińskie mutageny. Prawie udało im się ukraść skarby Kalksteina. Prawie udało im się w Kermoren. Prawie robi wielką różnicę. Gdybym wtedy został z Wesemirem, dzisiejsze wypadki potoczyłyby się inaczej. Tym bardziej, że zjawili się tu przeze mnie, przez decyzję, którą kiedyś podjąłem. A czy gdybyś zawczasu znał konsekwencje, zdecydowałbyś tak samo? Jakie byłyby konsekwencje w zasadzie? Inaczej by się to potoczyło, ale... Pewnie mieliby już... w sensie już by mieli pewnie ten sprzęt alchemiczny. Nie wiem, chyba bym postąpił tak samo. Tak, to była dobra decyzja, a z konsekwencjami sobie poradziłem. Nie dziwi mnie to. Wyglądasz na kogoś, kto nie ogląda się za siebie. Gdybyś potrzebował składników alchemicznych do twoich wiedźmińskich eliksirów, przyjdź do mojej pracowni w Wyzimie. Dam ci specjalne ceny. Zatem do zobaczenia. Trzeba było nie bronić dziada.
Znowu będzie gadał. O czym mówisz? Staruch tu przyłazi i cięgiem gada i gadasz, mnie łeb boli. Jeszcze raz przylezie, to go kamieniami łobrzucim. Lepiej go nie drażnij, to potężny alchemik. Kapitan powiedział puszczać ino tych, co glejt mają. Wiem, wiem. Jutro mnie pod bramę młyńską przenoszą. Tam mój będę stał. Jak glejt będzie, tam mnie szukaj. Dobra, Mikul, zaraz sobie pogadamy. Co to jest? Brosza salamandry, symbol tajny, bla, 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 niech spierdalają. Tyle ma mi do powiedzenia. Ale te brosze sobie wezmę. Może kiedyś mi się przydadzą do czegoś, nie wiem, ktoś będzie chciał je skupować czy coś. Mikul, słuchaj. Pozbyłem się guli skrypty. Dziękuję, mistrzu, po stokroć. Trzymaj, oto mój miesięczny żołd. Ha, koledzy się ucieszą. Planowali iść skarby jakoweś, wydobywać skrypty, łopatę wziąć i ścianę jedną przebić. Znalazłem tam dość świeże ciało młodej kobiety. Jej zwłoki zwabiły gule. Ilsa? Nie, niemożliwe. Ja żebym ją kochał, bardzo kochał. Nie wiem, jak się nazywała. Prawdopodobnie otruła się. Nie, nie. Wiedźma podła struła moją Ilzę. Czarcia dziwka truciznę moje Ilzie. Nie! Boleję nad twą stratą, ale miałeś mi powiedzieć coś o salamandrze. Łoni glejty mają. Tylko łoni. Zostaw mnie. Ty masz złe oko i złe wieści przynosisz. Odejdź. Nie zapomnij wspomnieć wielebnemu, że zająłem się gulami. Bywaj. Okej, okay. Babka się zabiła, ukochana Mikula, jakoś się nie dziwię, też bym się zajebał, gdybym miał mieć z takim prostakiem do czynienia. Dobra, czyli mam tak, porozmawiać z wielebnym, no i w sumie tyle. No to idziemy do wielebnego w takim razie, no co mam, co nam pozostało więcej do roboty, jak nie właśnie rozmowa z wielebnym. A później się zobaczy, co się będzie robiło. Potem płatki białego mirtu muszę gdzieś tutaj poszukać, ale jakby nie wiem za bardzo, gdzie zacząć i też nie wiem w sumie. Nie mam ani jednego tego płatka, prawda? Poczekajcie, jeszcze sprawdzę składniki. To jest niebieski składnik. Nie mam, po prostu nie mam i chuj. Możliwe, że faktycznie nie mam zdolności zbierania po prostu tych, tylko wiem, że takie coś istnieje? Nie wiem. No to nie. Co ja mam poradzić? Dobra, wielebny jest po prostu naszym kolejnym celem. Dalej się zobaczy, co będziemy robili. Jak nie znajdę ani jednego tego płatku białego mirtu, to po prostu podejdę do tej wiedźmy i zobaczę. Może rzeczywiście muszę po prostu kupić książkę sobie o zbieraniu roślin, czy coś w tym stylu. Jakby nie zdziwiłbym się jakoś super. Nowiutka suknia mokra. Dobra, niech se będzie mokra. Chuj mnie to obchodzi. Wielebny kolego. Kolego brodaty. Słuchaj. Odo i Haren mają już spokój z potworami. Oczyściłem też kryptę z guli dla Mikula. Przyznam, że zrobiłeś na mnie wrażenie. Być może masz szansę w walce z salamandrą. Żeby ich pokonać, muszę najpierw wiedzieć, gdzie się ukrywają. Nic ci nie powiem, dopóki nie zabijesz bestii, wiedźminie. To mój warunek. Do zobaczenia. Okej, okay, czyli mamy zabić bestię. Muszę rozwiązać problem bestii, czyli problem płatków białego mirtu, no jednym słowem. Bo raczej nic to innego nie mam do zrobienia. Znaczy mamy coś tam do zrobienia, ale jakby płatki białego mirtu to jest najistotniejsza sprawa w tym momencie. A że nie widzę tutaj nigdzie żadnych roślin, no to chyba jednak będę musiał podbić jeszcze do Abigail i sobie kupić książkę na ten temat. Ale to też znowu nie jest jakiś super wielki problem. Jakby pobiegamy sobie trochę w tej wewte jeszcze dużo, dużo razy tędy, więc jakby możecie się do tego przyzwyczaić. Czy ja teraz przypadkiem chyba chodzi o jakieś inne stworzenie w tej krypcie, które może się pojawia po nocy obok krypty, czy coś w tym stylu, bo jakby oczyszczenie całej krypty samo w sobie nie dało mi żadnych korzyści, więc wydaje mi się, że raczej, jeśli chodzi o to zadanie dla wielkiego... Jezus, wybaczcie. A mnie na ziewanie wzięło, masakra. Do tego wielkiego łowczego raczej pozostanie nam tylko do zrobienia w momencie, kiedy będzie noc, czy coś w tym stylu.
Bywa. No, raczej tak. Bo teraz i tak nie mam nic do gadania z nim. Może po to właśnie tam to ognisko jest koło tej krypty, żeby móc właśnie sobie tam takie rzeczy ogarnąć. Quick save'a sobie tej machnę, żeby mi się nie stracił ten cały progres, który wykonałem biegnąc tutaj. I chodźmy do Abigail. Pogadać sobie z nią. Na tematy ważne i mniej ważne. Znaczy nie, przede wszystkim kupić sobie od niej książkę, jeżeli dobrze rozumiem, że mam coś takiego zrobić. Bo nie widzę raczej innej możliwości, więc chyba o to chodzi. Pym. Cześć. Czego chcesz? Chcę coś od ciebie kupić. Chcę od ciebie kupić... o roślinach polnych chyba w takim razie. No to chyba o to chodzi. Czerwona wstążka. Amulet odstraszający utopce. Dlaczego on odstrasza utopce? To jest moje pytanie teraz. Ile 200 sztuk? Kurwa, 200 orenów? Ja pierdolę. Dokonano transakcji, ale nie wiem, czy mi się to podoba. Owoce balisy, wronie oko i co? I teraz będą mi się pojawiały te składniki tutaj? Czy nie bałdzą? Nie wiem. Nic nie widzę. To nie to. Rośnie w koło wioski. No jakby cały ten teren to jest w koło wioski, ale może gdzieś bliżej rzeczywiście tej wioski muszę być. Nie mam zielonego pojęcia. Teraz będę biegał po całej mapie jak debil i szukał płatków białego mirtu. Jakieś ognisko, tylko nic ciekawego. Może w tej książce jest coś napisane na ten temat. Zaraz sprawdzimy. Nie, tutaj tak nie. Umożliwia pozyskiwanie składników alchemicznych z tych roślin. Okej. Teraz wejdź mi tutaj w składniki i pokaż mi płatki białego mirtu. Z dużymi białymi kwiatami. No jakby... Jak chuj mnie ta gra oszukuje. Czy ja muszę po jakimś polu pobiegać, które gdzieś tutaj jest i tam to znajdę, czy co? Nie lubię takich rzeczy. Takiego kurwa nie wiadomo czego. Dobra, spróbujmy jeszcze z drugiej strony wioski w takim razie. Żeby deszcz był wodą. Że co kurwa? Coś ty właśnie powiedział za złotą myśl. Aż zapomniałem o moim zirytowaniu przez te kurwa płatki białego mirtu. Kto wymyślił, żeby deszcz był wodą? Co za kurwa złota myśl? Ja pierniczę. Tego się nie spodziewałem, naprawdę. Dobra. I co? I gdzieś tutaj może w wiosce samej? We wiosce samej coś tu znajdziemy? Może ni? Cholerawi? Nie mam pojęcia. Może w beczkach znajdę kurwa biały mirt? Nie. W beczkach znajdę gówno, ale dobra, jakieś tam grosze. Zawsze coś. Mogłoby już przestać padać. Dobrze, nie marudzić. Wiele mi powiedział, że nasze modły nie są dosyć żarliwe. Dobra, pierdolcie tam. Chciałem nagrać dzisiaj dwa filmy jakieś z czegoś, ale patrząc na to, jak mi się naziewanie zbiera, to może to być bardziej problematyczne niż sądziłem. Dobra, chodźmy przed siebie. Może znajdę kogoś, od kogo będę mógł kupić na przykład te kwiaty? Jeżeli się nie mylę, to jakiś handlarz byłby... O, tam jest jakiś kupiec. Może od niego mi się uda znaleźć, w sensie u niego uda mi się znaleźć. Ależ nie lubię, tak Kulfoltest znowu podniósł cła. To nie wróży. Okej, od ciebie nie kupię kwiatków, bo nie chcesz ze mną nawet kurwa prowadzić konwersacji, więc spierdalaj. Tu mamy jeszcze jakiś nieodkryty teren. Nie wiem, co tam moglibyśmy znaleźć, ale dobra. Na razie moim planem było podbicie do karczmy i zobaczenie, czy tam któryś z handlarzy mnie sprzeda tych płatków. Zamiast po prostu biegać jak debil po całej mapie, bo już zrobiłem kurwa całe kółko wokół całego podgrodzia i to nie ma najmniejszego sensu. Po prostu podbiję do tej karczmy i zobaczę tam, czy ktoś mi nie sprzeda tych płatków po prostu i będę miał spokój.
Może jeszcze gdzieś tutaj może coś znajdę, bo tutaj tak daleko się jeszcze nie zapuszczałem, prawda? Prawda, to jest gdzieś w stronę chaty Oda, prawda? Prawda. W stronę chaty Oda, ale też raczej nie sądzę, żebyśmy tutaj coś ciekawego znaleźli. No, pusto tu. No to nie wiem w takim razie, gdzie miałbym szukać tych płatków białego mirtu, skoro nigdzie ich tutaj nie ma. A książkę kupiłem sobie jak chuj, żeby specjalnie po to, kurwa, teraz żałuję, że wydałem te pieniądze, no ale trudno. I tak będę musiał wydać pieniądze jeszcze na ten... Ciężka służba. Zielarz z Wyzimy, no właśnie tak coś kojarzyłem, że ktoś tutaj jest, kto coś z ziołami ma wspólnego. Być może od niego kupimy te płatki, przynajmniej taką mam cholera nadzieję. Wstawaj grubasie. Słucham. Dawaj płatki białego mirtu, 5 sztuk, zajebiście. Akurat tyle, ile potrzebuję. No właśnie, mogę już wracać do wiedźmy. A czy teraz pytanie moje brzmi jeszcze, czy teraz mogę tędy tutaj przejść, czy ta brama nadal jest zamknięta? Zamknięta, okej, okay, no to jebać. W takim razie wracamy do Abigail. Dobrze, że skojarzyłem, że to jest ten zjeb i prawdopodobnie powinienem był tutaj przyjść wcześniej, bo z jakiegoś powodu tych płatków nie mogę nigdzie znaleźć, w sensie tego kwiatu nie mogę nigdzie znaleźć. No ale mam już, więc nie ma co marudzić, mamy już kwiatki, możemy wracać do Abigail, a ona przeprowadzi, znaczy zrobi świeże jakąś... Świeże groby. Przez tę wioskę najwyraźniej przeszła niedawno zaraza. Nie, to jeszcze nie było? Nie, no to już jest dom Abigail. Musiałem tędy akurat nie przechodzić. A, tędy nie przejdę, dobra, okej. Okay. A tu beczka jest, beczkę zobaczymy. Woda w butelce, spoko. Woda się przyda, to na pewno. No przepuść mnie, gro. Nie włączaj mi tutaj... Nie, znaczy nie dawaj mi tu jakichś niewidzialnych ścian. Dzień dobry, Abigail. Mam dla ciebie to, o co prosiłaś. 5 płatków białego mirtu. Czego chcesz? Przyniosłem płatki białego mirtu. Świetnie. Teraz przyrządzimy z nich miksturę. Jak się ją robi? Interesują cię wiedźmie tajemnice, co? Jeśli przyrzekniesz, że nikomu nie przekażesz tej wiedzy, zdradzę ci sekret. Przyrzekam. Słuchaj więc uważnie. Weź 2 uncje trupiego jadu. Zmieszaj je z garścią płatków białego mirtu. Wymów swoje imię w spak. Zakręć się 3 razy przez lewe ramię, spluń w ogień i wymieszaj ponownie. Strasznie to skomplikowane. Wiedziałam, że żaden mężczyzna nie zrozumie wiedźmiej magii. Daj mi chwilę na przygotowanie mikstury. Do zobaczenia. Dobra, co mam do ciebie wrócić kiedy? Wrócę tu za jakiś czas, okej. Okay. No to w tym czasie, jak ona będzie przygotowywała miksturę, to my moglibyśmy się zająć... Ja mógłbym się w tym czasie chyba zająć. Nie wiem. Możemy na przykład, jako taki prosty jeden przykład, który mam tutaj mi przyszedł od razu na myśl, podbić do krypty i zobaczyć, czy oni przebili się przez tę ścianę faktycznie. Wątpię, bo raczej to musi jakiś czas też minąć. Ale jeżeli się nie przebili przez tę ścianę, to zawsze możemy sobie tam przystanąć na chwilę, odpocząć do nocy i w nocy zobaczyć, czy coś z tej krypty nie wyłazi przypadkiem. I jeżeli wyłazi, to się tego pozbyć. Tylko wypadałoby iść w dobrą stronę, żeby to osiągnąć. Bo jeżeli będę popierdalał tak w kompletnie odwrotnym kierunku, to tam kurwa nigdy nie dotrę i to nie będzie miało najmniejszego sensu. Ale już się zreflektowałem, wracamy do krypty już odpowiednią drogą. No i myślałem, że teraz jak już kupiłem te płatki białego mirtu, to będę znajdował je na każdym kroku, ale widzę, że raczej chyba nie. Chyba mi to nie grozi. Quick save'a sobie tutaj zajebiemy. Ognisko sobie podpalimy, siądziemy na dupie i pomedytujemy do północy. Dzień dobry, znaczy właściwie dobranoc. I zaraz zobaczymy, czy coś tutaj faktycznie się pojawi. Jakiś ghoul, algul czy inny chuj wie co. Bargest, no dzień dobry, ale nie ciebie tutaj szukałem akurat. Siup, 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 siup. Bardzo ładnie. No ale tak jak mówiłem, nie ciebie tutaj szukałem i to nie ty byłeś moim celem, ale jak już tu byłeś, no to mogę od ciebie zajebać ten. A zajrzyjmy w takim razie do tej krypty jeszcze na szybkości. I co, przebiliście się rzeczywiście przez tę ścianę, czy tak tylko pierdoliłeś i zrobicie to kiedyś? Nie, przebili się, dzień dobry.
Rzeczywiście się chuje przekopały. No dobra, no to lecimy w taki... A, dobra, może jednak nie, może jednak zostawimy sobie to na kolejny odcinek. Ja sobie tutaj uważę jeszcze kota, zanim skończę nagranie, bo już zapomnę w następnym odcinku, że będę go potrzebował. Więc jeszcze przed końcem sobie uważamy, nie chuj, nie uważamy sobie kota, bo brakuje mi rebisu. No trudno, no to będę musiał jeszcze sobie kupić rebis, nie wiem. W każdym razie, no teraz się nie będę pchał do tej krypty, bo i tak tam gówno zobaczę. Taka jest prawda, żadnej pochodni czy innego tego typu ścierwa nie mam, więc będę musiał sobie kupić rebis jeszcze i ogarnąć tutaj, co się stało z tą siekierą. Coś ta gra ma jakieś glitche dziwne, nie wiadomo dlaczego, nie powinno mieć chyba takich. Widzicie, co się dzieje z tą siekierą? What the fuck? Ty kurwo Bargestowa, zdychaj. Dobra, to tutaj sobie zakończymy ten odcinek. Niewiele w nim zrobiliśmy, ale oczyściliśmy kryptę, to już coś. Jakby zostało nam jeszcze tam dalsza część krypty do zbadania, ale to już w następnym odcinku. Na dzisiaj to tyle, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak to rozważcie, jestem łapki w górę. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia, trzymajcie się. No i cześć.